Dzień dobry, witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym pokazać wam i pogadać wam trochę o karmidłach dla kur, a właściwie o jednym karmidle, moim ulubionym karmidle. Stosowałem tutaj w czasie, kiedy jestem hodowcą, rozmaite karmidła, od takich karmideł robionych ręcznie, takich korytek, jak widzicie, takich, które tutaj stoją przy ogrodzeniu, poprzez karmidła jakieś tam półautomatyczne, o, takie tego typu, zrobione z metalu. Przechodząc również przez karmidła, które chyba pokazywałem w poprzednim odcinku, czyli karmidła takiego typu. O, jest robaczek. Tak jest. Kończywszy na najlepszym karmidle na świecie, a przynajmniej dla mnie jest to najlepsze karmidło na świecie, które tutaj w tej chwili znajduje się przede mną i o którym za chwilę troszeczkę wam poopowiadam. Ale zanim to nastąpi, to pozwólcie, że rozpakuję przesyłki, które do mnie właśnie nadeszły, ponieważ jestem tak bardzo zadowolony z tego typu karmidła, że postanowiłem wymienić wszystkie karmidła, które w tej chwili są w użytku. Wymienię je na karmidła najlepsze na świecie. I one właśnie przyszły w tych dwóch opakowaniach. Zrobimy taki szybki, jak to się mówi, unboxing tych karmideł. Zabiorę je do kurnika i pokażę wam już w użyciu, jak one w praktyce wyglądają. Trochę wam o nich poopowiadam i na pewno będę chciał wam powiedzieć, dlaczego uważam, że są to najlepsze karmidła, przynajmniej dla mnie, przynajmniej moim skromnym zdaniem. Tak, ale jak wspomniałem, zanim to nastąpi, to muszę je wyciągnąć z opakowania, poskładać. Nie jest to żadna skomplikowana procedura. Myślę, że nawet 6-letnie dziecko poradziłoby sobie z poskładaniem tego karmidła, ponieważ cała procedura wygląda podobnie jak układanie klocków jakichś tam, może nie Lego, ale innych. O, tutaj wszystko jest do wszystkiego dopasowane. No ale nic, składam do tak zwanej kupy i za chwilę widzimy się na wybiegu. Jak sami widzieliście, złożenie tego karmidła trwa dosłownie kilkadziesiąt sekund i jest banalnie proste. Złożenie tego jest tak intuicyjne, że praktycznie w ogóle nie trzeba korzystać z instrukcji obsługi, która oczywiście również jest do opakowania dołączona. Tak więc moje kury od dzisiaj będą korzystały tylko i wyłącznie z tego typu karmideł i za chwileczkę powiem wam dlaczego. Ale najpierw jeszcze
usunę stare karmidła, a do nowych nasypię jedzenia. Już wam daję, już do was idę. Zobaczcie, w jakim luksusie teraz będziecie miały to jedzenie. Pyk. Jedno karmidło, drugie karmidło. Proszę bardzo, jak ładnie. O, jeszcze tylko jedno, to zabieram. Jeszcze na tamtym wybiegu i już, jak to się mówi, siadamy na ławie i gadamy o sprawie, tak? O, wchodzimy tutaj na wybieg. Na wybieg do Stasia, który jest tutaj cieciem. Tylko nie cieciem, dobra? Tylko nie cieciem! I już uzupełniamy. O, tutaj jest taki jeszcze dodatkowo zatrzask, który zatrzasnąłem wcześniej. Niepotrzebnie, o. Ciach, babkę w piach. No ja tego zatrzasku właściwie nie używam. Dobrze. I już idziemy i już gadamy. Słuchajcie, dlaczego ja te karmidła tak bardzo zachwalam? Co takiego jest powodem, że wolę te karmidła od innych? Jak widzicie, moje kury chyba również wolą te karmidła. Ale oczywiście najważniejsze powody są trzy. Myślę, że trzy. Pierwszy z nich, przynajmniej dla mnie najważniejszy, to fakt, że podczas opadów deszczu lub opadów śniegu zimą woda, która kapie na karmidło i spływa po tym daszku, niezależnie od tego, czy jest to woda z deszczu, czy woda stopniejącego śniegu, kiedy ta woda spływa po tym daszku, to zobaczcie, konstrukcja tego karmidła jest taka, że woda spływając kapie obok karmidła. Kapie obok karmidła, a nie do karmidła. W pozostałych karmidłach, na przykład w tym karmidle, które stało tutaj wcześniej i które przed chwileczką stąd wyniosłem, woda kapie bezpośrednio do paszy, powodując, że ta pasza się zbryla, że ta pasza pod wpływem wilgoci za chwilę kiśnie, i kury nie mogą się dostać do tej zawartości, która jest w środku. Nawet jeśli w środku jest sucha pasza, to jeśli tutaj naokoło mamy mokro, to ta pasza się ze środka nie wydostaje. Natomiast w przypadku tych karmideł nie ma tutaj absolutnie najmniejszej możliwości, żeby pasza znajdująca się tutaj w miejscu, z którego kury ją pobierają, żeby ona zamokła. Więc jest to pierwszy i dla mnie najważniejszy powód tego, żeby wymienić karmidła właśnie na takie. Drugim powodem, którym się kierowałem, jest pojemność tych karmideł. Zobaczcie, tutaj naprawdę mieści się sporo jedzenia. Ja, modernizując swoje kurniki, swoje wybiegi, kierowałem się tym, aby móc na przykład w okresie letnim wyjechać na kilka dni, czy też nawet na tydzień gdzieś, nie martwiąc się o to, że moje kury zostaną bez jedzenia. Dlatego zaopatrzyłem je w odpowiednie poidła, w odpowiednie teraz karmidła. Kurniki mają automatycznie otwierane i zamykane drzwiczki. Mam tutaj kamerę z monitoringiem, ale wracając do karmidła, właśnie drugim powodem, dla którego ten typ karmidła jest dla mnie najlepszy na świecie, jest jego objętość. Mogę tutaj nasypać tyle jedzenia, że wystarczy kurom spokojnie na tydzień, a nawet być może więcej. A ja w tym czasie mogę sobie gdzieś wyjechać, odpocząć i, jak wspomniałem wcześniej, nie martwić się, że moje kury pozostaną bez jedzenia.
trzecim powodem decydującym o tym, że te karmidła są dla mnie top of the top, jest sama ich konstrukcja. Przede wszystkim łatwa w montażu, konstrukcja, która łatwo daje się wyczyścić, wymyć. Kiedy karmidło jest puste, po prostu zabieram je, myję myjką ciśnieniową, a materiał, z którego jest zbudowane to karmidło oraz forma, w jakiej ono zostało, że tak powiem, zaprojektowane, uniemożliwia włażenie jakichś zanieczyszczeń w zakamarki, ponieważ tutaj właściwie tych zakamarków nie ma. Tak jak powiedziałem, wystarczy zabrać to karmidło pod myjkę ciśnieniową czy pod jakiś inny szlauf z wodą i bez problemu bardzo łatwo jest utrzymać czystość. W tego typu karmidłach, jak widzicie, stoi ono na nóżkach, na pewnej wysokości. Wysokość około 12, może 13 cm już nie jest tak dostępna, czy to dla chodzących po ziemi wróbli, czy na przykład dla myszy, dla gryzoni, które tutaj gdzieś biegają. No wiadomo, jeśli coś spadnie na ziemię obok karmidła, to wróble czy myszy mogą sobie to zjeść. Natomiast już z jego wnętrza nie mogą jeść lub mają bardzo utrudniony dostęp. A co za tym idzie, nie zostawiają tam w środku swoich zanieczyszczeń, żadnych patogenów, bakterii czy pasożytów. Ja myślę, że te powody, o których właśnie wspomniałem, są chyba najważniejsze i kluczowe dla każdego hodowcy drobiu. Ale powtórzmy sobie te najważniejsze rzeczy, a więc pasza znajdująca się wewnątrz jest bardzo dobrze chroniona przed opadami deszczu. Woda spływająca po daszku nie wpada do paszy, tylko spada na ziemię. Druga rzecz to bezobsługowość kur w momencie, kiedy załadujemy karmidła do pełna. Takie karmidło załadowane do pełna, oczywiście w zależności od tego, ile macie kurek. W moim przypadku już nawet jedno karmidło pozwalało mi zostawić moje ptaki na około 3 dni samym sobie i nie musiałem się w tym okresie martwić, że zostaną bez jedzenia. Natomiast już w tej chwili, kiedy mam 3 tego typu karmidła, spokojnie mogę sobie wyjechać na tydzień lub nawet myślę, że na 10 dni i kury będą miały co jeść. Trzecią rzeczą, o której wspomnieliśmy sobie tutaj, to sama konstrukcja, łatwość w utrzymaniu czystości, higieny, łatwość w napełnianiu tych karmideł. Także moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja na pewno będę z tych karmideł korzystał tak długo, jak tylko pozwoli mi na to ich wytrzymałość, a wygląda na to, że będą długo służyły, ponieważ wykonane są z dobrego tworzywa. Tamto karmidło przecież używam już od dłuższego czasu. Nic się z tym złego nie dzieje, nic nie pęka na mrozie, nic się nie łamie. Jeśli ktoś z was będzie ciekaw, gdzie można sobie kupić tego typu karmidło, to link do sklepu będzie w opisie pod tym filmem. Natomiast ja już się z wami serdecznie żegnam. Dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii, gdzie już niedługo nadejdzie wiosna. Pingwiny na Antarktydzie. Wszystkich widzów ciepłych i zimnych. Mówił do was Kazik. Idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.